dobry, z tej strony Patrycja. Dzisiaj ze mną jest Ania i zapraszamy na warsztaty. Dzisiaj będziemy wykonywać takie oto rameczki. Wykonane one są z patyczków drewnianych. Właśnie masz tu, Aniu, wybierz sobie patyczki i będziemy teraz wspólnie wykonywać. Jest to metoda wykorzystywania przedmiotów naturalnych, podobnie jak w land arcie. Artyści wykonujący w tej technice właśnie wykorzystują to, co zastają w naturalnym środowisku. Wszystkie elementy, które mogą spotkać w przyrodzie, wykorzystują do tego, aby właśnie wykonywać swoje kompozycje. Układają na przykład kompozycje z jakichś kamieni bądź też liści. Dobra, my tu już mamy wybrane patyczki. Może zrobimy dzisiaj w kwadracie jednak. Czy chcesz w trójkącie zrobić? Taką rameczkę właśnie można też wykorzystać w trójkącie, tak jak zaproponowała Ania. I po prostu nakładamy patyczki, tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli tu mamy jeden patyczek na drugi, to żeby ten nachodził na ten i wchodził pod ten, czyli tak na przemian. I teraz będziemy je wiązać, a potem sobie przygotujemy taki kartonik. Dobra? Utnę ci, no to razem będziemy. Teraz po prostu trzeba wziąć te dwa patyczki i przewiązać. No ja nie wiem, czy nam się to w trójkącie uda. Dobra. I teraz bierzemy trzeci patyczek i będziemy go przywiązywać w ten sposób. Możesz o to zahaczyć, gdzie się lepiej trzymać, no. No i zawiąż tu kikląka. I w ten sposób wykonane właśnie rameczki z patyczków możemy użyć do tego, żeby potem wsadzić tam na przykład jakieś małe zdjęcia czy obrazki. My mamy dzisiaj przygotowane właśnie takie małe obrazki, które będziemy później wkładać w te rameczki. Zobaczymy, czy uda nam się w ogóle zmieścić w tej rameczce te obrazki. A jak nie, to można też na przykład jakieś suszone kwiatki przyklejone na kartce wsadzić w takie rameczki. Myślę, że bardzo różne rzeczy możemy umieścić w takich rameczkach. Teraz będziemy do tej naszej rameczki przygotowywać kartonik, żeby właśnie pasował i później go przykleimy z tyłu. Czyli musimy teraz tutaj obciąć, ponieważ robimy rameczkę w kształcie trójkąta. Tego typu kartoniki możemy wziąć po prostu z kartonów po butach albo właśnie tak samo z końca bloku jakiegoś technicznego. Nie muszą być to specjalnie kupione kartony. Myślę, że w każdym domu znajdziemy taki kartonik. Dobra, i teraz jak już mamy wycięty, gotowy kartonik, będziemy tutaj od spodu przyklejać plasteliną i przyklejać kartonik do patyczków. Spróbuj. Zamiast plasteliny można też użyć kleju na gorąco. Niestety my tutaj nie mamy prądu, więc użyjemy do tego plasteliny. Nasza rameczka jest gotowa i teraz będziemy wkładać ten obrazek tu. I nasza ramka jest gotowa. Tego typu ramki możemy łączyć i ustawiać w różne kompozycje na ścianie, tak żeby zrobiły nam bardzo ciekawy wystrój. Na dziś to będzie już wszystko. Dziękujemy bardzo serdecznie za obecność i zapraszamy na kolejne warsztaty.